polskich akademikach dzieją się różne dziwne rzeczy, ale student z Krakowa przebił chyba wszystko. W swoim pokoju wstawił dmuchane jacuzzi o pojemności ponad 1000 litrów. Jacek Gasiński. To dowód, że wyobraźnia nie zna granic. Studenci krakowskiej AGH to całkiem spore dmuchane jacuzzi zainstalowali w małym pokoju na piętrze uczelnianego akademika. Kolegom i koleżankom zaimponowali. Myślę, że zajebisty pomysł. Dobra inicjatywa. Ale inicjatywa nie spodobała się władzom uczelni. Pokój i pomysłodawcy zostali namierzeni. Woda została wypompowana, jacuzzi rozmontowane, złożone, więc właściwie to potencjalne zagrożenie, które to jacuzzi stwarzało, zostało natychmiast zażegnane. Obawiano się, że ciężar wody może uszkodzić konstrukcję budynku. Już wiadomo, że nic się nie stało, ale to nie kończy sprawy. Za dmuchane jacuzzi studenci staną przed komisją dyscyplinarną. To trochę medialnie takie nadmuchane jest i przez to ma problem. Jakby tego nie wrzucał zdjęcie, to by jacuzzi stało i nikt by o tym nie wiedział. A tak może być kara, od nagany do wydalenia ze studiów. Zdaniem współlokatorów z akademika wielbiciele jacuzzi nie zasłużyli na nią, bo w regulaminie nie ma zapisu zakazującego jego instalacji. Nie mógł wiedzieć, czy budynek to wytrzyma, czy nie. Powinien być przystosowany do takich rzeczy, zwłaszcza, że w takich budynkach dużo ludzi mieszka. Ale generalnie chłopak miał super pomysł i popieram go. Studenci rozkręcili facebookową akcję Tak dla jacuzzi w akademikach AGH. Do południa polubiło ją 24 tysiące użytkowników, a prawie 7 tysięcy zadeklarowało swój udział w planowanej na koniec lutego imprezie w miasteczku akademickim. Jak w przeszłości może być hucznie. Uczelnia chcących mokrej zabawy również zaprasza do jacuzzi, ale na akademickim basenie. Więc może warto udać się do tego jacuzzi, które jest do tego przystosowane, gdzie panuje bardzo miła atmosfera i woda zawsze jest ciepła. Tyle, że nie o temperaturę wody w tym przypadku chyba chodziło. Dla wydarzeń Jacek Gasiński, Polsat News.